Dzień dobry, tu Małgorzata Jackowska, to jest live ekspertki na stronie Mleko Mamy Rządzi. Poczekam chwilkę, żeby zobaczyć, czy słychać mnie i widać. Jeżeli jesteście już, to proszę o jakiś sygnał, czy jest w porządku. A ja już będę opowiadać o czym dzisiaj, czego będzie dotyczył dzisiejszy live. Temat, tak, ten tytuł wydarzenia i tytuł live'a to jest Moje dziecko je tylko mleko. Więc będziemy mówić o tym, jak sobie poradzić w takich sytuacjach, w których dziecko pije sporo mleka. W domyśle mówimy o karmieniu piersią w trakcie rozszerzania diety, ale też później, w drugim roku życia również, bo wtedy przecież nadal trwa rozszerzanie diety. Więc będziemy mówić o tym, jak właśnie bardzo szumi. No dobra, to ja w takim razie zrobię. Dajcie znać, czy. Okej, okay, to ja zrobię tutaj kombinację, przełożę sobie kamerę. Proszę o chwilę cierpliwości. Muszę zrobić taki roboczy stelaż z książek. Szumi mój komputer. Jak kamera jest na komputerze, to wtedy szumi również kamera, więc sekunda, już sobie poprawiam. Dajcie znać, czy będzie lepiej. Ok. Żeby nie było widać tam łóżka niepościelonego. Czy teraz jest lepiej? Powiedzcie z dźwiękiem. No dobra. Zrobiłam tak, jak mogę najlepiej. Odsunę jeszcze trochę komputer, żeby go nie było słychać. I będę mówić tutaj w takim razie. Zdecydowana poprawa. Ok, czyli kamera nie może być na komputerze. Dobra, będę mówić do książek w takim razie. Ok, czyli dzisiaj mówimy o tym, co zrobić w sytuacji, kiedy dziecko pije głównie mleko. Jak sobie poradzić, czy to jest w ogóle coś niepokojącego, czy my musimy coś z tym robić. Będziemy mówić o sytuacjach, w których dziecko jest w trakcie rozszerzania diety, albo jest w drugim roku życia, nadal pije mleko mamy i je pokarmy stałe, ale je ich niewiele. O tym, czy jest coś takiego jak niejadek, co to znaczy i co zrobić z takim dzieckiem, które je niechętnie, albo niewiele, albo mniej niż my uważamy, że powinno. Live zostaje zapisany tutaj na profilu Mleko Mamy Rządzi, tak jak wszystkie poprzednie. Ja się będę trochę odnosić do treści, które już były albo u mnie, albo też na profilu Mleko Mamy Rządzi. Jest tutaj moja asystentka Ewelina, też w komentarzach będzie wrzucać linki do tych treści, o których będę mówić, więc będzie można do nich wrócić. Na koniec mam nadzieję, że zostanie chwila czasu na pytania, więc jeżeli będziecie mieć pytania po nagraniu, to ja na koniec na nie odpowiem. Jak nie zdążę na wszystkie, to w komentarzach też później będę odpowiadać. Czyli jak skończy się live, to będzie można też wrócić później do odpowiedzi. Zacznę od tego, że jeszcze powiem, że za tydzień też tutaj na profilu Mleko Mamy Rządzi widzimy się na nagraniu o tym, jak się zmienia skład mleka mamy. W związku z tym dzisiaj nie będę o tym opowiadać, bo mam zacząć od tego, czy długie karmienie piersią ma w ogóle sens i trochę o tym powiem, ale nie będę mówić o zmianach w składzie mleka, bo o tym przez godzinę będę mówić za tydzień, więc też zapraszam. A właśnie, zacznę od tego, czy jest sens karmić w ogóle piersią dłużej niż, nie wiem, pół roku, rok, bo to długie karmienie piersią to definicja jest taka dosyć płynna i różnie do niej podchodzimy. Czy długie karmienie piersią ma sens? Karmienie piersią generalnie ma sens zawsze, to znaczy niezależnie od tego, czy trwa miesiąc, czy 3 miesiące, czy 6 miesięcy, czy rok, czy 2, czy 3 lata, czy dłużej, to zawsze jest to korzyść i dla matki, i dla dziecka. I mówię o korzyści zdrowotnej oczywiście, natomiast mleko jest zawsze, nawet jak karmimy raz na dzień albo nie wiem, raz na 2 dni już pod koniec tego dłuższego karmienia piersią, to mleko zawsze dostarcza składników odżywczych, dostarcza energii, dostarcza białek, tłuszczu, witamin, dostarcza
składników mineralnych, ale też jest źródłem po prostu płynów, tak? Czyli jak dziecko na przykład jest karmione piersią, rozszerzacie dietę i mimo to jeszcze podajecie wodę, to może być tak, że dziecko, znaczy mimo to, no, jest to wskazane oczywiście, żeby podawać też wodę, ale jeśli dziecko nadal popija posiłki mlekiem, to może to wynikać z tego, że chce się napić tego mleka, że się chce napić po posiłku, a nie tego, że jest jeszcze głodne. Generalnie w mleku kobiecym, oprócz tego, że są te składniki odżywcze, znajduje się też wiele takich aktywnych biologicznie składników. Tam się znajdują przeciwciała, komórki macierzyste, bakterie z naszej mikrobioty jelitowej, które są bardzo cenne dla dziecka, bo ono się rodzi bez tej mikrobioty w zasadzie, chociaż są tam jakieś ślady obecności bakterii już w życiu płodowym, ale ta mikrobiota mleka od matki jest też przekazywana dziecku i jest bardzo ważnym czynnikiem właśnie kształtującym między innymi odporność i prawdopodobnie to właśnie ta mikrobiota ma wpływ na to w dużym stopniu, na to ten korzystny zdrowotny wpływ karmienia piersią na zdrowie dziecka. Są tam oligosacharydy, czyli takie cukry, które wspierają te bakterie jelitowe, w zasadzie odżywiają je. Bez tych oligosacharydów bakterie by raczej tam nie dały rady się rozwijać, albo rozwijałyby się te patogenne bakterie jelitowe. Komórki macierzyste już powiedziałam. I co z tego wynika? Wynika z tego to, że karmienie piersią jest czynnikiem protekcyjnym, ochronnym przed chorobami i to zarówno tymi takimi infekcyjnymi w okresie niemowlęcym czy wczesnodziecięcym, jak też takimi długoterminowymi chorobami, które się ujawniają później w życiu, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu pierwszego i drugiego, nawet chorób nowotworowych, osteoporozy, atopii, alergii. To są wszystko choroby, których ryzyko jest mniejsze, jeśli dziecko jest albo było karmione piersią. I te korzyści zdrowotne dotyczą również matki. Matki, które karmią piersią, mają niższe ryzyko na przykład nowotworu piersi, czy osteoporozy, czy zespołu metabolicznego, czyli takiego zespołu chorób, które my wiążemy z dietą i stylem życia, a które dotyczą całego organizmu. Więc nie ma wieku ani częstotliwości karmień, karmień z piersi, w których nie ma to sensu, tak? Czyli niezależnie od tego, jak długo trwa to karmienie piersią i jak często w ciągu dnia karmicie, czy w nocy jak karmicie, to zawsze ma to sens. I myślę, że to warto jest podkreślić na początku, bo będziemy później jeszcze się odnosić do karmienia mlekiem. Jak bakterie przenikają do mleka? No to nie jest do końca wyjaśnione, widzę pytanie. Będę wracać jeszcze do pytań. Prawdopodobnie z krążeniem matczynym. Dobra. Drugi punkt tego naszego dzisiejszego nagrania. Ile prawdy jest w tym, że dziecko nic nie je? Czyli jak ktoś mówi, że moje dziecko nic nie je, albo mówi o waszym dziecku, ono nic nie je, to co może mieć na myśli? Czy to jest prawda, że dziecko nic nie je? Ja myślę, że zwykle takie określenia wynikają z tego, że my mamy inne wyobrażenie o tym, ile dziecko powinno jeść, niż ono faktycznie potrzebuje. I z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej problemy dotyczące tego, jak dziecko je, ile ono je, wynikają z tego, że my się spodziewamy, że będzie jadło inaczej. Więc myślę, że dzieci, które faktycznie nic nie jedzą, ani mleka, ani stałych pokarmów, to są dzieci, które bardzo rzadko można spotkać. Znaczy, jeżeli dziecko faktycznie nie je nic i nie pije mleka, to myślę, że jest to bardzo alarmująca sytuacja i trzeba się pilnie zgłosić do lekarza, bo być może po prostu dziecko jest chore. Ale jeśli mówimy o takiej sytuacji, w której na przykład dziecko je więcej mleka niż stałych pokarmów, albo je niewiele tych stałych pokarmów i każdy posiłek popija mlekiem, albo wydaje nam się, że już rozszerzamy dietę od 2 miesięcy, więc ono powinno jeść 2 razy dziennie z piersi, a oprócz tego jest stałe pokarmy, to nie jest dziecko, które nic nie je. To jest dziecko, które po prostu je inaczej niż my byśmy chcieli czy oczekiwali, że będzie jeść. I ja sobie to podzieliłam to na takie 3 sytuacje. To znaczy właśnie, je więcej mleka niż my byśmy chciały, żeby jadło, albo je więcej mleka niż pokarmów stałych i wydaje nam się, że to już nie jest dobrze,
Z różnych powodów, bo nam ktoś tak powiedział, bo mamy koleżankę, której dziecko je dużo więcej stałych pokarmów, a nie pije tyle mleka, albo po prostu nie wiemy, jak to ma wyglądać, mamy jakieś tam wyobrażenie, a zwykle jest to normalne dla wieku, w którym jest to dziecko. Druga sytuacja to jest wtedy, kiedy dziecko je mało, po prostu objętościowo, z naszej perspektywy oczywiście, mniej niż nam się wydaje, że powinno. I to może dotyczyć i karmień z piersi, i picia mleka modyfikowanego, i jedzenia stałych pokarmów. Albo są też dzieci, które jedzą wybiórczo, to znaczy na przykład nie jedzą całych grup produktów. To zwykle dotyczy starszych dzieci w drugim, trzecim roku życia albo przedszkolaków, niż niemowląt, bo niemowlęta opierają swoją dietę w dużej mierze zwykle na mleku mamy. I tych stałych pokarmów jedzą niedużo, i to jest zupełnie normalne. Ja jeszcze o tym później trochę więcej powiem. Są dzieci, które na przykład pewnych produktów w ogóle nie chcą jeść, na przykład mięsa, bo wyczuwają je w każdym pokarmie, który dziecku podamy, i zupełnie odrzucają ten produkt. Trudno wyjaśnić, z czego to wynika, ale tak bywa. I oczywiście są na to sposoby, o których też później jeszcze powiem, ale to też jest sytuacja, w której mówimy czasami, że dziecko nic nie je. Teraz ten niejadek. Jeśli chodzi o niejadka, o to określenie, to, no to nie jest żadne naukowe określenie, czy jakaś definicja do tego nie istnieje. Ja myślę, że o niejadku mówimy właśnie w przypadku tych dzieci, które jedzą mało albo jedzą inaczej niż my uważamy, że powinny. Ja osobiście bardzo nie lubię tego określenia, bo uważam, że jest bardzo oceniające i zwykle niesprawiedliwe, dlatego że dzieci jedzą naprawdę tak, jak albo mogą, albo umieją, albo potrzebują, albo wszystko naraz. Więc niejadek to jest takie określenie, które my pewnie, część z nas też słyszała jako dzieci, tak się mówi potocznie, i no, nie jest to żadne naukowe określenie. W badaniach naukowych się mówi o dzieciach, które są fussy, czyli takie kapryśne, jedzą wybiórczo właśnie, albo o dzieciach, które mają neofobię żywieniową, czyli obawę przed nowymi produktami. To się zwykle zaczyna gdzieś w drugim roku życia i jest też fizjologiczne w pewnym stopniu i może się zdarzyć, tak, że będziecie mieć dziecko, które w drugim, trzecim, nawet w wieku tym wczesnoszkolnym roku życia może opierać swoją dietę na produktach, które zna, które już do tej pory jadło, które są dla niego bezpieczne, może się obawiać tego, że nowe produkty są dla niego zagrożeniem, bo ich nie zna. I to jest sytuacja, która jest naturalna, fizjologiczna, bardziej lub mniej nasilona, ale o tym dzisiaj nie będę opowiadać, może jeszcze będzie okazja, żeby o tym też opowiedzieć. I tak, no, te niejadki to są dzieci, które jedzą mniej niż my oczekujemy, inaczej niż my oczekujemy, które jedzą mniej niż inne dzieci w ich wieku, albo właśnie wybiórczo. I to jest takie określenie, którego ja szczerze mówiąc używam tylko przy okazji opowiadania na nagraniach albo nie wiem, na blogu, jak piszę artykuł, chociaż też staram się tego unikać. No bo uważam, że mówienie o kimś, że jest niejadkiem, albo do dziecka, że jest niejadkiem, albo o tym dziecku w jego obecności, to jest coś, co będzie tylko nasilać te problemy, a wcale nie jest pomocne. Poza tym jest bardzo obszernym określeniem. Tak naprawdę niemal każde dziecko można określić jako niejadek. Może nie każde, ale dużą grupę. Kolejna sprawa to jest to, jakie ryzyko wiąże się z tym, że dziecko będzie odrzucać pewne pokarmy stałe albo będzie jeść ich za mało niż potrzebuje. Oczywiście, jakby już wspomniałam o tym, że w pewnym stopniu te zachowania, o których opowiadam dzisiaj, są normalne i naturalne dla wieku, że to jest raczej można się spodziewać tego, że niemowlak będzie jadł niewiele w trakcie rozszerzania diety, raczej można się spodziewać, że dwulatek, czy trzylatek, czy półtoraroczniak będzie miał tą neofobię i będzie się obawiał pewnych produktów, których wcześniej nie poznał.
Można się spodziewać, że dziecko, które jest w trakcie rozszerzania diety i nadal ma dostęp do mleka mamy, będzie pić tego mleka więcej, wtedy kiedy mama jest w domu na przykład, a mniej kiedy mamy, jak mamy nie ma, to będzie jadł stałe pokarmy. I to są zupełnie takie logiczne do wyjaśnienia i normalne zachowania, ale w niektórych sytuacjach faktycznie jest tak, że dziecko, mimo że ma rozszerzaną dietę, mimo że dostaje regularnie posiłki stałe, to nadal woli pić mleko mamy i raczej właśnie mówię o dzieciach w tym drugim, trzecim roku życia. I to nie jest jakaś faza, bo to też się może zdarzyć, że się pojawią takie fazy, w których dziecko będzie wolało pić mleko, tylko jest to cały czas, tak, że jakby nie widzimy postępu w tym rozszerzaniu diety, że dziecko nie je coraz więcej, nie je nowych pokarmów i to nie jest tak, że ono rozszerza tą swoją dietę, potem na jakiś czas wraca do ssania piersi głównie, a potem wraca do tego swojego poprzedniego trybu, bo tego bym się spodziewała, że tak to będzie wyglądało. Natomiast jeżeli macie takie dziecko, które jest już po tym pierwszym roku życia i praktycznie wcale nie chce jeść pokarmów stałych, albo je tylko, nie wiem, dwa czy trzy produkty, to może się to wiązać na pewno z pewnym ryzykiem niedoborów składników odżywczych. W szczególności żelaza, bo żelazo jest takim produktem, znaczy takim składnikiem, który jest szczególnie jego waga jest podkreślana w okresie rozszerzania diety, dlatego że jest to ten składnik, którego z mleka mamy może dziecko nie dostawać wystarczająco dużo dla swoich potrzeb i te niedobory żelaza są niestety dość powszechne. Ja myślę, że to nie jest wina, znaczy jestem pewna, że to nie jest wina karmienia piersią, ani wina diety, którą dziecku proponujemy, bo czynniki ryzyka niedoboru żelaza to są też czynniki okołoporodowe i ciążowe, czyli na przykład jeśli mama miała anemię w trakcie ciąży, albo jeśli dziecko miało szybko odciętą pępowinę po porodzie i ta krew, która krąży między łożyskiem a dzieckiem w trakcie ciąży, nie zdążyła przepłynąć do dziecka po narodzinach. To się dzieje w trakcie cesarskiego cięcia, ale też w czasie porodów naturalnych, to jest to czynnik ryzyka właśnie rozwoju niedoboru żelaza w późniejszym okresie. Ale dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z niską masą urodzeniową, to też są dzieci, które są w tej grupie ryzyka, więc u nich można sprawdzić, czy na przykład to małe zainteresowanie pokarmami stałymi nie wynika właśnie z niedoboru żelaza, ale o tym też jeszcze powiem. Czyli jedno ryzyko to są te niedobory pokarmowe i ja bym się głównie martwiła o niedobór żelaza. Drugie ryzyko to jest brak okazji do tego, żeby się uczyć jedzenia innego niż mleko. Czyli jeżeli mamy dziecko, które woli pić mleko, niechętnie je stałe pokarmy, niechętnie w ogóle próbuje jeść te stałe pokarmy, niechętnie ich dotyka i tak dalej, no to w tym okresie rozszerzania diety, w drugim półroczu życia i mniej więcej tak do 18 miesiąca życia, jest taki czas, w którym dzieci naturalnie są bardziej ciekawe tego rozszerzania diety, naturalnie są bardziej ciekawe pokarmu, które im podajemy, bo potem się zaczyna ten okres neofobii żywieniowej, więc jest trochę trudniej. Ale też bardzo intensywnie się rozwijają fizycznie, więc uczą się chwytać w piąstkę, potem się uczą chwytać w paluszki, podnosić jedzenie do buzi, brudzą się tym jedzeniem, bawią się nim. Jeżeli my z jakiegoś powodu tak na to nie pozwalamy, albo nie stwarzamy okazji do tego, żeby dziecko się tego uczyło w taki sposób, to dziecko się po prostu nie ma okazji tego uczyć, co może utrudnić wprowadzenie takich posiłków rodzinnych, co później, nie tak? Jak popatrzycie na to z takiej perspektywy, jeśli my w okresie rozszerzania diety nie dajemy dziecku okazji do próbowania tego, co my normalnie mamy na stole, i dotrzemy do tego drugiego, trzeciego roku życia, w którym zaczyna się okres neofobii żywieniowej i dziecko nie chce próbować nowych rzeczy, bo się ich obawia, to będzie bardzo trudno zmienić jego dietę z tej opartej na mleku na dietę rodzinną. A to jest ten pożądany schemat, tak? Zależy nam na tym, żeby dziecko zaczęło jeść posiłki takie jak reszta rodziny, oczywiście zakładając, że one są zdrowe. Więc to jest moim zdaniem takie zagrożenie realne, że dziecko się nie nauczy jeść innych pokarmów, że będzie miało problem z nauką smaków, z nauką samodzielnego jedzenia,
ale też z nauką żucia, gryzienia, różnych konsystencji tego jedzenia. Kolejna sprawa to często bywa tak, że jeżeli dziecko od okresu rozszerzania diety, od tego drugiego półrocza życia, je inaczej niż my się spodziewamy, na przykład mniej niż my byśmy uznały, że powinno, to my zaczynamy kombinować, co zrobić, żeby ono jadło więcej, żeby zjadło cały ten słoiczek, albo chociaż pół, albo żeby zjadło całą porcję, którą przygotowałyśmy, albo żeby jadło po prostu więcej, tak? No i to kombinowanie się może przerodzić na przykład w karmienie, mimo tego, że dziecko nam daje znak, że nie chce. Możemy próbować je zabawiać, włączać mu, nie wiem, bajki albo muzykę, albo karmić je w trakcie zabawy, albo na spacerze, albo dawać mu tylko to, co ono lubi. I to są takie rzeczy, które będą powodowały z czasem, że po pierwsze może się nasilić ta niechęć do jedzenia pokarmów stałych, bo działa to na takiej zasadzie, że my wywieramy presję w pewnym sensie na dziecko, czasem subtelnie, a czasem zupełnie niesubtelnie, niestety. I robimy to w dobrej wierze, tak? Bo jesteśmy przekonane, że tak powinno to wyglądać, że dziecko powinno jeść, że musi, że dostanie żelazo, że się nie nauczy i tak dalej. Ja to zupełnie dobrze rozumiem. Ale efekt może być niestety zupełnie odwrotny i może się okazać, że dziecko tym bardziej nie będzie chciało jeść tych pokarmów stałych, które mu proponujemy. Bo już będzie sobie kojarzyć, że to jest coś nieprzyjemnego, że to jest walka, że ono musi bronić swoich granic, ale też, no i to prowadzi do problemów z karmieniem później, bo ten okres początków rozszerzania diety, ten pierwsze półrocze drugiego roku życia, to jest naprawdę czas, w którym dzieci, jeśli tylko mają sprzyjające warunki, to będą się same uczyły tego jedzenia w swoim tempie i w takiej atmosferze przyjaznej. Teraz się muszę napić chwilę trochę kawy, bo się zadyszkę aż złapałam i zobaczę, jakie są pytania. Ale wrócę do nich później, bo jest ich dużo. Dobrze, to tak powiedziałam o tym ryzyku, a teraz co zrobić, kiedy dziecko mimo rozszerzenia diety odrzuca posiłki stałe albo je ich niewiele, a woli mleko. I tu podzieliłam to według wieku, czyli jeśli mówimy o niemowlaku, to tak jak już też wspomniałam do tej pory, ja bym przyjęła, że to jest czas, w którym dziecko nie musi zjadać żadnej określonej ilości, tylko żebyście się skupiły nie na tym, żeby dziecku jakieś konkretne ilości tego jedzenia podawać, tylko żebyście się skupiły na tym, że to jest czas, w którym dziecko ma poznawać smaki, konsystencje. Ma mieć miłe skojarzenia z porą posiłków. Niezależnie od wieku dziecko powinno jeść tyle, ile ma ochotę. To jest moim zdaniem najważniejsza zasada żywienia dzieci. I moim zdaniem jest to zupełnie normalne, że dziecko nadal opiera swoją dietę na mleku i nie ma w tym nic niepokojącego, jeśli tylko, oczywiście rozwija się prawidłowo, przybiera na wadze i ma okazję inne pokarmy spożywać. Są dzieci, które w okresie rozszerzania diety będą ograniczać same z siebie ilość mleka, które piją. I to też jest ok, tak? Jakby te sytuacje, które się rozwijają z takiej naturalnej inicjatywy dziecka, czyli my odpowiadamy za naszą część, o tym zaraz jeszcze powiem, a dziecko może jeść tyle, ile ma ochotę i w konsekwencji je tyle samo mleka plus posiłki stałe, albo je tyle samo mleka i odrobinę posiłków stałych. Albo je tyle samo mniej mleka, albo dużo mniej mleka i sporo posiłków stałych, to są wszystko sytuacje, które są w porządku, pod warunkiem, że posiłki dostaje regularnie i że się rozwija prawidłowo. W drugim roku życia, póki dzieci są karmione piersią, to one tak naprawdę mogą nadal dużą część swojej diety opierać na mleku mamy. Ono tak naprawdę nie ma ograniczenia, że my mamy w jakimś momencie przestać dziecko karmić na żądanie, albo że musimy ograniczać karmienia. To się czasami może przydać, ale o tym jeszcze powiem zaraz. I znowu, jeśli tylko nie dzieje się nic niepokojącego i my nie mamy powodów, żeby podejrzewać, że dziecko ma jakieś problemy rozwojowe, na przykład, które powodują, że ono nie chce jeść całych pokarmów, tylko woli pić mleko,
to myślę, że też tak nadal może być, że dziecko w drugim roku życia nadal będzie pić sporo mleka i jeść trochę pokarmów stałych. Zwykle im dziecko jest starsze, tym mniej tych posiłków mlecznych będzie w jego diecie, albo one się będą zmieniać. Na przykład będzie jadło tylko w nocy, albo tylko rano i wieczorem, albo tylko rano i po tym, jak mama wróci z pracy i w nocy. Więc myślę, że tych wersji tego, jak ta dieta może wyglądać, jest bardzo dużo. I nie ma co zakładać, że jeśli dziecko nie je, nie wiem, pięć posiłków w ciągu dnia stałych plus dwóch karmiń z piersi, to na pewno jest coś nie tak, bo nie ma takich zaleceń, nie ma takich wytycznych, nie ma takich standardów, tak, karmienia z piersi. Nawet jeśli coś takiego usłyszycie od kogoś, kto mówi, że trzeba ograniczać karmienia w jakimś wieku do iluś tam, albo że dzieci nie mogą pić tyle mleka, bo coś tam im się stanie, to nie ma to uzasadnienia w żadnych ani zaleceniach, ani badaniach naukowych. To są przekonania i być może jakieś uprzedzenia. Dzieci też, jeśli mówimy o dzieciach zwykle po pierwszym roku życia, bo to jest czas, w którym często mama wraca do pracy, to też można zaobserwować taką sytuację, że jak mamy nie ma w domu, albo dziecko jest, nie wiem, w żłobku, czy pod opieką kogoś innego i nie widzi swojej mamy w tym czasie, to te dzieci zwykle dużo chętniej jedzą stałe pokarmy, bo nie mają dostępu do mleka, więc nie mogą się najeść tym mlekiem i zjadają stałe pokarmy. I to też jest zupełnie logiczne. I to jest bardzo fajny sygnał, bo my wiemy, że ono umie zjeść te stałe pokarmy, umie się nimi najeść, tylko wtedy, kiedy ma do wyboru mleko albo stały posiłek, to wybiera mleko mamy w pierwszej kolejności, traktuje je jako taką bazę i podstawę swojej diety. Dobrze, co z tym zrobić? Jeśli chodzi o niemowlęta i dzieci na początku tego drugiego roku życia, jeśli one jedzą nadal dużo mleka, jak już powiedziałam, wydaje mi się to zupełnie normalne, to ja bym po pierwsze się tym nie przejmowała, dopóki nie ma powodu do tego, żeby się przejmować, czyli nie macie sytuacji, w której dziecko na przykład gorzej przybiera na wadze, albo ma właśnie jakieś niedobory, albo zupełnie nie chce jeść stałych pokarmów, w ogóle nawet ich nie chce dotykać, nie chce próbować ani jednej łyżeczki, a nie chce podnosić jedzenia do buzi, nie umie żuć i gryźć i tak dalej, bo to są sytuacje, w których będzie potrzebna jakaś dodatkowa pomoc. Natomiast też jeżeli potrzebujecie z jakiegoś powodu ograniczyć na przykład karmienia z piersi, albo bo się na przykład szykujecie do powrotu do pracy, albo po prostu chcecie karmić mniej w ciągu dnia, to pod koniec pierwszego roku życia można zamieniać kolejność podawania pokarmów stałych i karmień z piersi, bo jak zaczynamy rozszerzanie diety, to posiłki stałe powinny być podawane po karmieniach z piersi albo oprócz tych karmień z piersi, czyli to ma być dodatkowy posiłek oprócz mleka. Natomiast gdzieś w okolicach tego końca pierwszego roku życia można zacząć podawać pokarmy stałe przed karmieniami z piersi albo zamiast tych karmień z piersi, jeśli chcecie. To nie jest rekomendacja, to jest bardziej wersja, tak? To można tak to zrobić. Tylko biorąc pod uwagę też gotowość dziecka, bo niektóre dzieci mając te 10 miesięcy na przykład będą bardzo sprawnie jeść stałe pokarmy, będą tym zainteresowane, będą czekać na to i zgodzą się dużo chętniej na to, żeby zjeść ten stały posiłek i popić go na przykład mlekiem, a niektóre dzieci w ogóle na to nie pójdą, będą wolały najpierw się napić mleka, potem zjeść trochę stałego pokarmu, a potem jeszcze popić mlekiem. Ze starszymi dziećmi jest podobnie. Tylko, że tutaj już bardziej bym zwróciła uwagę na te właśnie sytuacje, w których coś może jednak być nie tak zdrowotnie. Czyli pierwsza sprawa to jest niedobór żelaza i anemia, szczególnie jeśli wasze dziecko jest w tej grupie ryzyka, jak powiedziałam przy okazji żelaza. To no, jedyny sposób na to, żeby sprawdzić, czy faktycznie coś jest nie tak z tymi zapasami żelaza, bo objawem może być właśnie problem z jedzeniem, czyli dziecko nie będzie jeść, będzie mniej chętnie jeść, będzie mieć gorszy apetyt albo będzie wolało pić mleko, może też pić mniej tego mleka. No to jedynym sposobem, żeby to sprawdzić, jest zrobienie badań morfologii, ferrytyny i konsultacja z lekarzem. Ewentualnie, jeśli się okaże, że te niedobory są i widać je w morfologii, no to wtedy zalecana jest suplementacja żelaza i to może pomóc też poprawić apetyt.
Druga sprawa to jest konsultacja z neurologopedą, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy na przykład wasze dziecko ma problem z konsystencją posiłków. Nie chce jeść żadnych innych posiłków niż papki, albo na przykład woli jeść tylko, albo ma bardzo nasilony odruch wymiotny i ma taki odruch wymiotny za każdym razem, jak mu podajecie posiłek i nie ma już 6 czy 7 miesięcy, bo to się może zdarzać. Natomiast jeśli to się utrzymuje dłużej, to myślę, że warto by było się skonsultować z neurologopedą i na pewno warto by było się skonsultować z neurologopedą, jeśli macie taki problem, że dziecko właśnie chce jeść tylko papki, musy z tubki i żadnych kawałków, żadnych grudek, a ma więcej niż 9-10 miesięcy. Trzecia sprawa to jest konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej, dlatego że ta integracja sensoryczna może wpływać na właśnie problemy z akceptacją konsystencji, problemy z akceptacją tego, że dziecko się brudzi w czasie posiłków, dziecko może mieć nadwrażliwość w obrębie jamy ustnej, ale też na przykład dotykową taką, i wtedy będzie po prostu miało problem z tym, żeby zaakceptować. Ono będzie czuło całym ciałem, że to jest dla niego niekomfortowe, żeby coś tam jeść innego niż mleko, i to na pewno może wpływać na jedzenie. Więc czasem problemem nie jest to, że dziecko nie chce jeść, tylko problemem jest to, że ono nie może, nie umie, bo po prostu ma jakieś problemy takie sensoryczne, logopedyczne albo wszystkiego po trochu. Fizjoterapeuta też czasami może być pomocny, jeżeli są jakieś, nie wiem, problemy z napięciem i rozwojem takim fizycznym. Dobra, i teraz jeszcze a propos tego, że dziecko nie umie, bo tutaj sobie taką notatkę jeszcze do tego dodałam. Jeśli chodzi o to, że dziecko nie umie jeść stałych pokarmów, może być tak, że ono się jeszcze, i tutaj mówię o tych dzieciach już właśnie po pierwszym roku życia i później, może być tak, że dziecko woli pić mleko nadal i nie je za dużo stałych pokarmów, albo wcale nie chce jeść stałych pokarmów. Albo je bardzo mało, powiedzmy, bo jak nie chce w ogóle i je tylko mleko, no to na pewno bym się skonsultowała ze specjalistami dodatkowo i zrobiła morfologię. Natomiast jeżeli jest tak, że ono je niewiele, wy się tym niepokoicie, opiera swoją dietę nadal na mleku, to po pierwsze zastanowiłabym się, jak dziecko się rozwija, czyli czy przybiera na wadze, czy jest ok na siatkach centylowych, tylko podkreślam, że to mają być te siatki centylowe Światowej Organizacji Zdrowia. One są dostępne w internecie i są też w książeczkach zdrowia dziecka. Czy ono jest mniej więcej w tym samym miejscu na tej siatce centylowej, bo ono nie musi przybierać, wiecie, strasznie dużo co miesiąc i regularnie co tydzień trzeba go ważyć. Ale jeżeli coś się dzieje takiego, że widzicie, że jest bardzo duży spadek na tych siatkach centylowych, albo nie wiem, dziecko traci na wadze, no to wtedy na pewno potrzebna jest dodatkowa konsultacja. Ale wrócę do tego, co mówiłam. Czyli po pierwsze trzeba sprawdzić, jak dziecko się rozwija i czy jest zdrowe. Po drugie, czy nam przeszkadza, czy tobie jako mamie przeszkadza to, że będziesz dziecko karmić tak często z piersi, jak do tej pory. Bo jeżeli ty jesteś z tym okej, okay i nie przeszkadza ci to, jest to dla ciebie nieuciążliwe, lubisz to i uznajesz, że to jest przejściowy okres, dziecko z tego wyrośnie w końcu przecież, to myślę, że się nie ma co przejmować tym, że wszyscy mówią, że już nie powinno, albo wszyscy mówią, że nie urośnie, albo że coś tam się jeszcze innego strasznego stanie. Bo jeżeli dziecko dostaje regularnie posiłki stałe, jecie razem przy stole, ma okazję, zjada trochę, a oprócz tego na razie woli mleko i się rozwija prawidłowo, to myślę, że się niespecjalnie jest czym martwić. Ale jeżeli tobie przeszkadza, chcesz ograniczyć karmienia z piersi, no to wtedy trochę więcej pracy pewnie do tego trzeba włożyć. Druga sprawa to jest sprawdzenie diety, bo czasami jest tak, że dzieci tak naprawdę jedzą, tylko że one jedzą inne rzeczy niż te posiłki stałe, które im proponujemy. I tutaj bardzo pomocne jest zrobienie 3 dni notatek z tego, co dziecko je.
łącznie z karmieniami z piersi. Nie musicie dokładnie zapisywać godzin, ale na przykład, nie wiem, napisać sobie, że rano karmienie z piersi, potem śniadanie coś tam, potem przekąska, potem coś tam jeszcze innego. I często samo to zanotowanie wam pokaże, że dziecko jednak je, tylko ono je niedużo. Dzieci mają nieduże zapotrzebowanie kaloryczne, więc jeżeli do tego uwzględnimy to, że one dostają z mleka tą energię, i do tego trochę tam zjadają codziennie po trochu czegoś, to się okazuje, że one naprawdę jedzą tyle, ile potrzebują. Ale jak mówimy o sprawdzaniu diety, to zwróćcie uwagę na takie rzeczy jak słodzone posiłki. I to nie chodzi o to, że my dosypujemy na talerzu cukier, tylko że na przykład dziecko je, nie wiem, jakiś słoiczek, kaszkę na dobranoc albo kaszkę z taką błyskawiczną, która ma w składzie na przykład mleko modyfikowane i jakiś dodatek słodzący. Albo serek waniliowy, taki ten z krówką typowy, albo inne danio, to tam jest sporo cukru zwykle w tych produktach i być może to zaspokaja na przykład zapotrzebowanie kaloryczne na prawie cały dzień, tak? Uwzględniając jeszcze do tego mleko. Czyli uwaga na cukier w diecie i na słodzidła różnego rodzaju. Uwaga na zapychacze typu chrupki kukurydziane, wafle ryżowe. Nawet jak one są ekologiczne, bez glutenu i w ogóle super ekstra i z pełnego przemiału, to nadal je się je dosyć szybko. Dzieci je lubią, wygodnie się je podaje i my czasami to dajemy na przykład na spacerze, jako przekąskę w ciągu dnia, jak dziecko się nudzi w samochodzie albo coś tam. To może spowodować, że dziecko się tym najada w ciągu dnia. I jak byliście na spacerze i ono zjadło 6 chrupków kukurydzianych i mus owocowy, to nie będzie chciało jeść obiadu, bo nie jest głodne po prostu. Uwaga na soki, herbatki, szczególnie słodzone i na musy z tubki, bo one też naprawdę potrafią namieszać w diecie i nakarmić dziecko, mimo że my nie planowałyśmy, że to będzie posiłek. Trzecia sprawa to jest podawanie regularnych posiłków, bo to są odpowiedzi na pytanie, co zrobić, jak dziecko je mniej niż my uważamy, że powinno. Regularne posiłki w drugim, trzecim roku życia i później to jest chyba taka najważniejsza sprawa, i ja myślę, że to nie chodzi o to, żeby podawać posiłki dokładnie o tej samej godzinie codziennie, tylko o to, żeby dziecko codziennie miało jakiś w miarę stały ten plan posiłków, żeby miało okazję zjeść coś oprócz mleka i żeby już w tym drugim roku życia jednak podawać te posiłki przed karmieniami z piersi, albo próbować przynajmniej, bo dzieci czasami nie chcą, mają gorszy moment i po prostu wolą się napić z piersi, ale to powinna być taka zasada pierwsza, tak. Kolejna wskazówka to jest spokój i morze cierpliwości, co w macierzyństwie się bardzo przydaje. Ja myślę, że to jest super ważne, żeby nie zakładać, że dziecko, że coś jest z nim nie tak na pewno, że robi wbrew nam, że już, nie wiem, wszystkiego próbowałam, a ono i tak robi po swojemu, bo naprawdę te regularne posiłki, ten spokój, ta przyjazna atmosfera w czasie posiłków, to jest jedyne, co my możemy zrobić. No i bilansowanie odpowiednie jadłospisów, ale o tym dzisiaj nie będę opowiadać, dlatego że to jest bardzo obszerny temat. Ja o tym nagrywałam niedawno mój live na mojej stronie internetowej. On się nazywa Kwadrans z Jackowską o bilansowaniu jadłospisów. I tam więcej o tym opowiadam. Jeszcze powiem o tym, co jest ważne w posiłkach dla małych dzieci i niemowląt, ale to zaraz. I te wszystkie, jakby ten spokój i to, że my się zajmujemy tą naszą odpowiedzialnością, a pozwalamy dziecku jeść według jego apetytu, to jest tak naprawdę jedyne, co my możemy zrobić. Sprawdzić, czy jest zdrowe, czy nie ma jakichś ograniczeń związanych z rozwojem, podawać regularnie posiłki i zachować spokój. I no i tyle. No. I to jest po naszej stronie. A co z tym zrobi dziecko, to jest jego sprawa i jego gotowość. Czasami może być tak, że w zwiększeniu ilości tych stałych pokarmów w diecie dziecka pomoże ograniczenie karmień z piersi. Tylko, że to jest taka trochę śliska sprawa, bo to może być trudne. To jest jedno, a po drugie, dziecko może akurat być w takim momencie, że będzie trudno to zrobić. Dlatego, jeżeli byście chciały, albo próbowały, albo potrzebowały ograniczać karmienia z piersi, nie namawiam, broń Boże, na odstawianie od piersi, ale czasami to ograniczenie może być pomocne.
nieproponowanie dziecku piersi. Ja mówię o dzieciach starszych niż rok, bo niemowlętom w ogóle nie radziłabym ograniczać piersi. I raczej takich bliżej drugiego roku życia i starszym. Nieproponowanie tej piersi za każdym razem, na przykład przed posiłkiem, tylko czekanie, aż dziecko się jakby zainteresuje i poprosi, tak? Albo da wam znak cyca czy coś tam. Albo opóźnianie karmień, dam ci jak zjesz trochę tego, albo dam ci za chwilę, albo zaraz tylko pójdę siku, wrócę i dam ci wtedy mleko. Tłumaczenie, nawet jak dziecko nie rozumie, znaczy rozumie, tylko nie mówi jeszcze, że teraz nie mogę, teraz nie chcę, dam ci później, dam ci do drzemki i tak dalej. Nawet jeśli dziecko się na to nie zgodzi, to dostaje od was sygnał, że ta pierś nie jest, wiecie, w każdym momencie dostępna i można zjeść mleko zamiast posiłku stałego na przykład. Zwróćcie też uwagę na to, jak wasze dziecko sobie radzi z jedzeniem, jak was nie ma w pobliżu. Jeżeli macie takie sytuacje, że wychodzicie gdzieś na przykład na 3 godziny, to czy ono w tym czasie zjada ten posiłek stały? Bo jeżeli zjada, to znaczy, że umie to zrobić, że nie ma problemów z integracją sensoryczną, nie ma problemów logopedycznych, tylko po prostu na razie woli pić mleko i opiera na tym mleku swoją dietę. I ostatnia sprawa to jest znalezienie dobrego momentu na to ograniczanie karmień, bo dzieci karmione piersią mają lepsze i gorsze momenty w takim sensie, że czasami mają taką fazę powrotu do trybu noworodkowego i po prostu ssą pierś cały czas i w nocy, i w dzień, i w ogóle nie są zainteresowane niczym innym. To wynika pewnie z jakichś zmian takich rozwojowych, jak się uczą czegoś nowego, albo nie wiem, są w okresie przed infekcją, albo po infekcji, albo rosną im zęby, które po prostu nieskończenie w czasie ciągle rosną jakieś zęby. Ale na pewno jest tak, że są okresy, w których dziecko je więcej z piersi i później są okresy, w których je mniej z piersi. I będzie wam łatwiej ograniczyć karmienia w tych momentach, w których dziecko nie ma tej fazy na to, żeby pić ciągle mleko. No bo jak będziemy walczyć z tym, że dziecko akurat ma fazę na to, żeby pić ciągle mleko, to będzie dużo trudniej, dużo bardziej frustrująco dla obu stron. Dobrze, następny punkt to jest, czy i jak zachęcać dziecko do jedzenia. Widzę, że Ewelina tutaj wrzuca linki do tych treści, o których mówiłam. Dziękuję. Dobra, czy i jak zachęcać dziecko do jedzenia? Moim zdaniem nie ma sensu dziecko zachęcać do jedzenia, bo zachęcanie, namawianie czy wręcz zmuszanie działa niemal zawsze odwrotnie. To znaczy, dziecko prawdopodobnie będzie tym bardziej nie chciało jeść tych posiłków, bo będzie odczuwało, że my naciskamy na nie. Myślę, że większość z nas tak ma, że jak ktoś nas na coś próbuje namówić, to raczej się nie chcemy na to zgodzić, po prostu taki mamy automatyczny mechanizm. Najważniejszą zasadą żywienia małych dzieci, niemowląt, jest podział odpowiedzialności, czyli to, że my jako dorośli, jako rodzice odpowiadamy za to, co trafia na stół, jakie to są produkty i decydujemy o tym, w jakiej porze dnia to się dzieje. Czyli my proponujemy posiłek, stawiamy go na stole albo na blacie krzesełka dziecka. My odpowiadamy za to, żeby odpowiednio zbilansować ten posiłek, żeby zaproponować produkty z różnych grup, żeby zaproponować różne produkty z tej grupy. I na tym się nasza odpowiedzialność kończy. Czyli nie powinno być tak, że my pytamy dziecko, co zjesz, albo dziecko bierzemy na ręce i ono podchodzimy do lodówki i ono sobie tam wyciąga, co mu się podoba, bo to, co ma trafić na stół, to jest nasze zadanie, tak? To jest nasza odpowiedzialność. Natomiast odpowiedzialnością dziecka jest z tego, co jest na tym stole postawione, wybrać i zjeść to, co chce i tyle, ile chce. I na większość różnych problemów z jedzeniem, powrót do tej pierwszej zasady jest moim zdaniem pierwszym krokiem i najważniejszym krokiem. Więc jeżeli to u was nie działa, to zacznijcie od tego. Druga sprawa to jest stwarzanie warunków do spożywania posiłków stałych, czyli to regularne proponowanie posiłków i przyjazna atmosfera przy tym stole, czyli unikanie presji, unikanie odwracania uwagi, karmienia dziecka, wkładania mu łyżki do buzi wtedy, kiedy na przykład ziewa albo płacze. Bo to jest przemocowe po prostu. No, my musimy też szanować granice dziecka i karmić je wtedy, kiedy ono jest zainteresowane tym karmieniem. Karmić je responsywnie, czyli w odpowiedzi na jego sygnały zainteresowania, głodu i sytości.
I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest w tym punkcie, to jest wspólne jedzenie, czyli nie stawianie dziecka na środku kuchni, żeby je nakarmić na stojąco, tylko siadanie razem do stołu i dziecko ma krzesełko z blatem, do postawienia tego krzesełka z blatem obok naszego stołu. I w tym momencie, w którym my dziecku proponujemy posiłek, dobrze by było, żebyśmy my też jadły posiłek. Jeżeli my mówimy o dzieciach po pierwszym roku życia, to one powinny już być w stanie mieć okazję do tego, żeby jeść samodzielnie. Więc i to nawet jak nie stosowałyście BLW, bo tylko rozszerzałyście dietę w sposób tradycyjny, to naprawdę roczne dzieci mają wszelkie fizyczne, całą fizyczną gotowość do tego, żeby się uczyć samodzielnego jedzenia. I to jest bardzo dobrze, żeby im na to pozwalać i stwarzać im do tego okazję. Następny punkt to jest, co robić, jak dziecko odrzuca całe grupy produktów. Zwykle jest tak, że. Znaczy, ja spotykam się z różnymi sytuacjami, jeśli chodzi o ożywienie dzieci, i rzeczywiście odrzucanie całych grup produktów się zdarza, chociaż wydaje mi się, że częściej jest to wynik na przykład diet eliminacyjnych, związanych z alergiami pokarmowymi. Ale tak jak mówiłam na początku, no są dzieci, które na przykład nie chcą w ogóle w żadnej formie zjeść mięsa, nawet jak je gdzieś tam zmielimy i dodamy do czegoś, i wypluwają to jedzenie. I to pewnie jest jakieś tam ewolucyjnie zaprogramowane, może są wegetarianami po prostu z urodzenia, ale no zdarza się tak, że dzieci mają jakieś duże grupy produktów, których nie chcą jeść. Jeśli chodzi o, znaczy moja wskazówka na to jest taka, żeby podawać produkty alternatywne, które będą dostarczać podobnych składników odżywczych. Więc jeżeli macie dziecko, które nie je mięsa, no to w ogóle nie jest problem z punktu widzenia bilansowania jadłospisu, bo dieta bez mięsa jest pełnowartościową dietą i wcale nie trzeba koniecznie jeść mięsa, żeby być zdrowym i się rozwijać. Ale jeżeli dziecko nie je mięsa, to znaczy, że nie dostaje tego źródła żelaza, które jest bardzo dobrze przyswajalne. A żelazo, jak już mówiłam, jest ważnym składnikiem mineralnym potrzebnym w czasie rozwoju. I jeśli dziecko nie je mięsa, to powinno dostawać produkty z grupy bogatej w białko i żelazo, czyli na przykład ryby, na przykład jajka, na przykład nasiona roślin strączkowych, może dostawać tofu, jeśli chcecie. I bo to są źródła żelaza i źródła białka alternatywne dla mięsa. Może dostawać jakieś zamienniki mięsa typu, nie wiem, granulat jakichś białek roślinnych, tak, czy coś takiego. Chociaż może lepiej, żeby to były mniej przetworzone produkty. Albo, nie wiem, kotlety z kaszy, czy z tofu, czy z soi, nasiona roślin strączkowych spokojnie może dostawać. Zaraz jeszcze powiem o tym, co oprócz tego, tak, że my zamieniamy, bo my powinniśmy zaproponować alternatywne źródła, ale oprócz tego jeszcze coś. Kolejna grupa, o której pomyślałam, to są ryby. Jeżeli dziecko nie je ryb albo wy nie jecie ryb, to wskazana byłaby suplementacja kwasów tłuszczowych DHA. W czasie karmienia piersią w ogóle zalecana jest suplementacja DHA dla mamy karmiącej piersią. I wtedy dziecka nie trzeba suplementować, bo to DHA się dostaje do mleka z naszej diety albo z suplementacji. Więc póki karmicie piersią, to powinnyście wysuplementować wtedy to DHA i dziecko dostanie je z mlekiem. Jeśli dziecko nie chce jeść na przykład większości warzyw i większości owoców, albo tylko większości warzyw, to należałoby mu poproponować codziennie te produkty, które akceptuje ich w takiej formie, jaką akceptuje. Jeżeli nie je nabiału, no to stosujemy roślinne zamienniki, napoje roślinne, wszystkie oprócz ryżowego. Najlepszym zamiennikiem mleka krowiego jest napój sojowy, wzbogacony w wapń, bo ma podobną ilość białka i wapnia właśnie. No i plus do tego pamiętamy o tym, że ono nadal jest karmione piersią, więc dostaje część tych składników odżywczych właśnie z piersi, z mleka z piersi. I ostatnia rzecz, o której tutaj do tego tematu jeszcze chcę powiedzieć, to jest to, że my oprócz tego, że zamieniamy te produkty na inne produkty z podobną wartością odżywczą, to powinnyśmy i tak stawiać na stole te rzeczy, których dziecko nie chce, nie akceptuje, nie lubi, nie umie, boi się i tak dalej. Dlatego, że dzięki temu ono będzie miało ekspozycję na te produkty, czyli
To, że dziecko na przykład nigdy nie je marchewki startej na tarce albo nigdy nie je zielonego groszku, to nie znaczy, że wy macie ten zielony groszek czy marchewkę zupełnie wyrzucić z waszego jadłospisu, szczególnie jeśli same ją lubicie. Więc jak ono nie chce, no to trudno, jego sprawa. Podajemy mu inne warzywa, które akceptuje. A oprócz tego stawiamy te wszystkie pozostałe, których nie lubi albo mniej lubi, na stole i sami je jemy, tak, żeby dziecko je widziało, żeby widziało, że my to jemy, że to jest bezpieczne. I żeby miało okazję jednak kiedyś tam spróbować. Dlatego mówiłam, że jest potrzebne morze cierpliwości. Ważna zasada jest taka, żeby nie dawać dzieciom tylko tego, co one lubią, bo one by jadły naprawdę tylko ten serek śmietankowy, waniliowy, słodzony, słodkie kaszki, kanapki z Nutellą i banana ewentualnie, tak? I białą bułkę. Więc naszą odpowiedzialnością jest to, żeby tą dietę bilansować, a nie dziecka, bo ono jeszcze nie wie, jak to powinno wyglądać. I ostatnia rzecz, i potem już zajrzę do pytań. Czego nie powinno zabraknąć w diecie dziecka, które jest nadal karmione piersią? I jak myślałam o odpowiedzi na to pytanie, to myślę, że to nie jest kwestia produktów konkretnych. Na pewno to żelazo jest ważnym składnikiem, tak? Ale żelazo jest w wielu różnych produktach. Ja mam na blogu wpis o żelazie, jest tam link do filmu, jest tam przykładowy jadłospis, jest tam też notatka wizualna na ten temat. Więc o żelazie, jak potrzebujecie więcej, to zapraszam na bloga. Ale to jest składnik odżywczy, który można znaleźć w różnych produktach. To, czego na pewno nie powinno zabraknąć, to jest urozmaicenie. Po to, żebyśmy mieli szansę dostawać te składniki odżywcze z różnych produktów, nawet jeśli jemy w jakiś sposób wybiórczo albo niewiele. I to jest zasada, która obowiązuje nie tylko w diecie dzieci, ale też w naszej diecie dorosłych. My też powinniśmy mieć urozmaiconą dietę, a nie jeść w kółko czterech dań. Druga zasada to jest ekspozycja, czyli to, o czym powiedziałam, że nawet jeśli wiecie, że wasze dziecko czegoś tam nie lubi, albo nie chce, albo nigdy nie zjadło, to i tak powinno to się pojawiać na stole w waszym domu. To nie znaczy, że wy macie dziecko zmuszać do tego, żeby ono to proponowało, bo to nie o to chodzi w ekspozycji. W ekspozycji chodzi o to, żeby to było obecne, żeby dziecko widziało, że to jest jadalne, że reszta rodziny to je i żeby miało okazję tego spróbować wtedy, kiedy będzie na to gotowe. Produktów bogatych w żelazo, jak już powiedziałam, tego nie powinno zabraknąć. Tych, które dziecko akceptuje, albo tych, które jesteście w stanie do jego diety wprowadzić. I produktów gęstych odżywczo, czyli takich, które nawet w niewielkiej porcji będą dostarczać energii, będą dostarczać ważnych składników odżywczych. O gęstości odżywczej też mam nagranie. No i regularnych posiłków, czyli w ogóle okazji do tego, żeby jeść coś oprócz mleka. I podsumowując, jakby ten temat, dziecko, które nadal pije mleko i je niewiele stałych pokarmów, póki ono jest zdrowe i się prawidłowo rozwija, i podajecie mu regularnie posiłki stałe, które są urozmaicone i bogate w składniki odżywcze, i robicie to w spokojnej atmosferze, to nic więcej nie trzeba robić, naprawdę. Jeżeli widzicie, że są jakieś problemy rozwojowe, coś was niepokoi, tak logopedycznie, czy właśnie z tą integracją sensoryczną, czy dziecko przestaje rosnąć albo traci na wadze, no to wtedy można szukać dalej. Ale jeżeli to jest tak, że martwicie się, bo wszystkie dzieci dookoła wydaje się wam, że jedzą, a wasze nie je, stałych pokarmów, bo pije mleko, to myślę, że trzeba się skupić na swoim dziecku, a nie na tym, co się dzieje dookoła i jak jedzą inne dzieci. Bo ludzie są różni, mają różne potrzeby, a to, że dziecko, widzę tutaj, roczne dziecko i ciągle cycek, naprawdę większość dzieci, które znam, karmionych piersią, pod koniec pierwszego roku życia, a nawet jeszcze czasem trochę dalej, właśnie tak je. I my po prostu chyba mamy inne przekonanie na temat tego, jak powinna wyglądać dieta niemowlęcia i dlatego się tym martwimy, tak? Czy małego dziecka, a nie dlatego, że jest jakiś obiektywny powód do tego, żeby się martwić. Dobra, teraz zajrzę do pytań. Zaczynając od początku, postaram się. Dzięki za przemeblowanie, super słychać, cieszę się. To jest nauczka dla mnie, żeby nie kłaść kamery na komputerze. Miód na moje serce, bardzo się cieszę.
Co w sytuacji, kiedy dziecko nie chce ani mleka, ani stałych pokarmów, jest zdrowe i nie potrafi zjeść samo od siebie na tyle pokarmów, żeby urosnąć, tylko trzeba mu podnosić kaloryczność, na przykład przez dolewanie oleju i dodawanie kaszy. Ja nie wiem, w jakim wieku jest dziecko, to Patrycja napisała, ale myślę, że to jest sytuacja, w której dobrze by było się dodatkowo skonsultować właśnie, sprawdzić dietę, może z dietetykiem, który się zajmuje żywieniem dzieci, zrobić morfologię i znaleźć dodatkowo specjalistę, który sprawdzi. Myślę, że terapeuta integracji sensorycznej jest dobrym adresem, po to, żeby sprawdzić, z czego te problemy z jedzeniem wynikają. No i pediatra oczywiście, który powinien ocenić stan odżywienia dziecka. 8-miesięczna córka je BLW, ale wszystko, co weźmie do buzi, to po chwili wypluwa. I czy mam powody do martwienia się? Myślę, że zupełnie nie i myślę, że to jest jeszcze bardzo wcześnie na to. Dobra. 16 miesięcy, coraz częściej słyszę, a ty jeszcze karmisz. Karmię i się w ogóle nie przyjmuję takimi komentarzami. Myślę, że to jest słuszne podejście, bo to się nie ma co przejmować. Jeśli dziecko w wieku 12 miesięcy pije samo mleko bez jedzenia posiłków stałych, to nadal niejadek. No w zasadzie cały ten dzisiejszy live jest o tym, czy to jest ok, czy nie ok. To zależy od tego, czy ona dostaje te stałe pokarmy, czy po prostu nie wiem, nie podajemy ich, bo ono i takich nie je. Ja myślę, że 12-miesięczne dziecko powinno dostawać 5 razy dziennie posiłki inne niż mleko, nawet jeśli zjada ich bardzo niewiele. Od kiedy można podawać dziecku dania takie, jak jedzą dorośli? Moja córka karmi na piersią 8 miesięcy, nie chce żadnych dań słoiczkowych itd. Moim zdaniem od początku rozszerzenia diety tak naprawdę można podawać wiele produktów z naszego stołu. Tu Ewelina, jakbyś mogła dorzucić link do tego komentarza o tym, czy dzieci mogą jeść to, co dorośli. Tu są cały czas o niemowlętach piszecie. Ja myślę, że w przypadku niemowląt to w ogóle tym bardziej jest, bardziej się musimy skupić na tym właśnie, że to jest czas na naukę, a nie czas na to, żeby dziecko się najadało pokarmami stałymi. Co jeśli niemowlę wypluwa wodę? Czy mleko mu wystarczy do odpowiedniego nawodnienia? Tak sądzę, ale i tak bym tą wodę dalej proponowała. Jeśli ją wypluwa, to ją proponuj w wannie, to wtedy nie będzie brudzić wszystkiego dookoła. Siatki WHO, tak, Światowej Organizacji Zdrowia, one są aktualne dla dzieci karmionych piersią. Ania, poproszę o odpowiedź na to pytanie, nie wiem na które. Tu są linki, które wrzuciła Ewelina, dziękuję. Dobrze, słuchajcie, ja tutaj jeszcze będę wracać po prostu w komentarzach po nagraniu, bo już powinnyśmy kończyć. O dobra, tutaj mam jeszcze jedno fajne pytanie. Mam roczniaka, który praktycznie przez całą dobę co godzinę dopomina się piersi. Wcześniej pił dużo rzadziej, a karmiony jest na życzenie. Pokarmy stałe zdarza mu się jeść i nawet wykazuje zainteresowanie podczas wspólnych posiłków, ale kończy się na drobnym kęsie. Niedługo wracam do pracy, martwi mnie, jak będzie jadł podczas 8 godzin mojej nieobecności. Próby ograniczania piersi przynoszą marne skutki, płacze zdenerwowanie dziecka i nie wiem, co robić. I to jest właśnie taka sytuacja, o której mówiłam w kontekście tego, żeby znaleźć dobry moment na to ograniczanie karmień. I myślę, Ewa, że w Twojej sytuacji, nie wiem, kiedy wracasz do tej pracy, kiedy to jest niedługo, ale może być tak, znaczy to, co piszesz, że ono chce co godzinę jeść z piersi, a wcześniej jadło rzadziej, to jest moim zdaniem właśnie taki przykład świetnie potwierdzający to, co powiedziałam, że dzieci karmione piersią mają te fazy i ten pierwszy rok życia, 18 miesiąc, drugi rok życia mniej więcej, to są takie dosyć typowe okresy, w których jest nasilenie tych karmień z piersi. I wtedy, no jak się najada mlekiem, no to mniej mu się chce jeść stałych pokarmów i to jest zupełnie zrozumiałe, no bo nie ma miejsca na nie, tak? Już się najadł mlekiem. Więc to, że on tak robi, to ja bym się tym nie martwiła. I to, że ty podajesz nadal te stałe pokarmy i on zjada dwie łyżeczki, no to jest super. Natomiast ten powrót do pracy, jeśli ten powrót do pracy jest za kilka tygodni, to pewnie jeszcze macie czas na to, żeby zmniejszyć ilość tych karmiń, jeśli będzie taka potrzeba i szansa na to, bo przejdzie trochę ta faza na to ciągłe karmienie z piersi. Ale nawet jeśli to się nie wydarzy, zanim ty pójdziesz do tej pracy, to
Stawiałabym na to, że dziecko sobie dużo lepiej poradzi z tym, że ciebie nie będzie przez ten czas i wtedy będzie jeść stałe pokarmy, bo nie będzie miało jak się napić mleka. Oczywiście można, jeśli jesteś w stanie odciągnąć mleko i zostawić mu na przykład jedną czy dwie porcje, albo jak będziesz w pracy, to odciągać mleko chociaż raz i zostawić na następny dzień, na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że nie będzie chciało zjeść, tylko będzie chciało pić mleko. I to mleko można podać z kubka albo z czegoś, z czego dziecko pije, to nie musi być butelka ze smoczkiem. Ale podejrzewam i obstawiam, że ono szybciej sobie z tym poradzi, niż ci się wydaje, że będzie to problem. Dobrze. Słuchajcie, wrócę do komentarzy. Do komentarzy później, bo tu widzę jeszcze pytanie na temat karmienia mlekiem modyfikowanym. Tam sytuacja wygląda trochę inaczej. Będę dzisiaj jeszcze odpisywać na komentarze pod filmem. Jeśli oglądacie film później niż ten live nagrywam, no to można też zostawić komentarze później. Ja wracam co jakiś czas do tych filmów. Można mnie oznaczyć. Facebookowy profil Małgorzata Jackowska, dietetyka dla mam i dzieci i po prostu zajrzę i będę komentować. Czy odpowiadać na pytania. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że to jest wiedza, która się przyda i trochę Was uspokaja. Jeśli się niepokoicie, to radzę się dodatkowo konsultować wtedy ze specjalistą, którymś albo kilkoma. No i co? No i życzę spokojnego popołudnia. Zapraszam za tydzień na nagranie o tym, jak zmienia się skład mleka mamy. I mam nadzieję, że w przyszłym roku też się będziemy tutaj widzieć, a ja co tydzień zapraszam na kwadrans z Jackowską, który jest na żywo na Facebooku, na moim fanpage'u i później wszystkie nagrania są na YouTubie i na Spotify do słuchania, jeśli wolicie słuchać, a nie patrzeć. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień w takim razie.